Rozwiąż równanie. Mamy do rozwiązania równanie wielomianowe. Przepiszemy je. Mamy minus 2x do potęgi szóstej. To jest 54x do potęgi trzeciej. Rozwiązując równanie wielomianowe, wszystkie elementy przenosimy na jedną stronę równania, tak aby po drugiej zostało 0. Czyli mamy minus 2x do potęgi szóstej. I teraz 54x do trzeciej tu było ze znakiem plus, więc po przeniesieniu na lewą stronę mamy ze znakiem minus. A po prawej stronie zostaje nam 0. Zastanówmy się, czy całe to równanie możemy podzielić przez jakąś liczbę. Tutaj mamy minus 2, to jest minus 54. Obie dzielą się przez 2. A jeszcze, żeby się pozbyć dodatkowo minusów, proponuję, aby podzielić to przez minus 2. Czyli tu dostaniemy x do szóstej. Tu będzie plus 27x do potęgi trzeciej, to się równa 0. Teraz zastanówmy się, czy możemy wyciągnąć wspólny czynnik przednawias obu tych wyrażeń. Tu mamy x do szóstej, tu jest x do trzeciej, czyli wspólnym czynnikiem będzie x do potęgi trzeciej. Jaka liczba razy x do trzeciej daje x do szóstej? Oczywiście x do potęgi trzeciej. Potęgi dodajemy, dostajemy 6. I tu jaka liczba pomnożona przez x do trzeciej daje plus 27x do trzeciej? Będzie to oczywiście 27. Teraz dostaliśmy iloczyn dwóch liczb. Czyli pierwszą liczbą jest x do trzeciej, druga liczba to jest to, co jest w nawiasie. Kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0? Wtedy, gdy przynajmniej jedna z nich jest zerem. Czyli albo ta liczba musi być zerem, albo ta liczba musi być zerem. Więc przyrównajmy je do zera. Czyli mamy x do trzeciej ma być zerem lub x do trzeciej plus 27 ma wynosić 0. Tu zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej daje 0. Oczywiście jest to 0. Natomiast tutaj możemy to rozpisać jako x do potęgi trzeciej plus 27 można rozpisać jako 3 do potęgi trzeciej. Czyli zastosujemy tutaj wzór skróconego mnożenia. Zapiszmy najpierw ten wzór. Mamy a do potęgi trzeciej. Uwaga, tutaj teraz jest plus, czyli będzie plus b do potęgi trzeciej. Rozbijamy to na dwa nawiasy, czyli mamy w pierwszym nawiasie a plus b, a w drugim nawiasie a kwadrat minus ab plus b kwadrat. Jeżeli mielibyśmy tutaj minus, to skorzystalibyśmy z takiego wzoru. Tutaj jest minus, tu wtedy też jest minus, ale za to w tym miejscu jest plus. Więc skoro nasze a do trzeciej to jest x do trzeciej, to samo a to jest x. Natomiast nasze b do trzeciej to jest 3 do trzeciej, czyli samo b to jest 3. Czyli w pierwszym nawiasie ma być tylko a plus b, no to u nas będzie x plus 3. Teraz w drugim nawiasie mamy a do kwadratu, czyli u nas x do kwadratu. Minus a razy b, czyli 3 razy x i plus b do kwadratu, czyli plus 3 do kwadratu, czyli 9. I to ma wynosić 0. Znowu otrzymaliśmy iloczyn dwóch liczb. Zastanawiamy się, kiedy iloczyn dwóch liczb da 0. Oczywiście wtedy, kiedy przynajmniej jedna z nich jest zerem. Czyli albo pierwszy nawias jest zerem, albo drugi nawias jest zerem. Z pierwszego równania dostaniemy, że x wynosi minus 3, a drugie równanie jest to równanie kwadratowe. Ponieważ to równanie kwadratowe pochodziło z wzoru skróconego mnożenia, to tutaj ono nie będzie miało rozwiązań. Po prostu delta tu wyjdzie 0. Natomiast dla niedowiarków proponuję, aby rozwiązać to równanie, czyli policzymy tą deltę. Mamy x kwadrat minus 3x plus 9 wynosi 0. Więc policzmy tutaj tą deltę. B do kwadratu minus 4ac, czyli u nas b to jest to, co stoi przy x, czyli mamy minus 3 do kwadratu, minus 4 razy a, a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli u nas 1, i razy c, nasze c wynosi 9. Dostajemy 9 minus 36, więc delta wynosi minus 27. I tak jak się spodziewaliśmy, ta delta jest ujemna, czyli takie równanie nie ma rozwiązania.
Więc nasze równanie wielomianowe ma dwa rozwiązania. X równe 0 i x równe minus 3. Więc możemy zapisać, że x należy do zbioru składającego się z minus trójki i z zera.